miałam do wyboru Kraków i Nową Hutę. Pomyślałam sobie, że Nowa Huta nie jest zła, bo ja bez korzeni jestem tu. Nowa Huta teoretycznie bez korzeni. Ja się przeniosłam tu i zaczęłam szukać, bo nie umiem tak żyć jednak bez korzeni. Zaczęłam szukać, zaczęłam sprawdzać. Okazało się, chyba zaczęło się od tego, że tu była kolejka i cudna stacyjka, taka ujutna, w mogile. I dalej tak grzebiąc, nagle odkryłam, że był tu obóz pracy, założony w 40 roku, wzdłuż skarpy, od prawie klasztornej do placu centralnego. On był na potrzeby lotniska w Czyżynach. Kolejka właśnie spowodowała, że on powstał, ponieważ bardzo łatwo można było transportować i ludzi, i materiały, które były produkowane w tym obozie pracy. I po napaści Niemiec na Rosję zamieniono pracowników przymusowych na jeńców radzieckich. I to, co dla mnie było zupełnie niezwykłe w tym, nie ma żadnych relacji. No, nie mówiło się o obozie, nie mówiło się o jeńcach, nie mówiło się o Żydówkach. Dopiero w latach 70. zaczęto spisywać wspomnienia, takie relacje ludzi, którzy tu mieszkali. Wtedy dopiero powstały szkice tego obozu, wtedy powstały opowiadania o tym właśnie, jak ludność tu miejscowa pomagała tym ludziom w tym obozie. Bo również tym jeńcom, bo przecież żal było im ludzi zwyczajnie. Oni rzucali jedzenie i właśnie i do jednego, i do drugiej, do jednej części tej jenieckiej i do części, którą zajmowały Żydówki. Kobiety żydowskie, które tu miały szansę pracować i były, to była dla nich też ucieczka, przedłużenie szansy na życie. Kobiety były tu akurat, w tej sytuacji, były jak gdyby w przedsionku do śmierci. To było takie chwytanie się takiej ostatniej deski ratunku, że może coś będzie, że nie idę od razu gdzieś do obozu koncentracyjnego, tylko jeszcze mam chwilę. Wszyscy, z kimkolwiek, jak rozmawiałam z historykami, na przykład z IPN-u, mówią, nie zapomnij tylko nigdy o jeńcach radzieckich. Oni byli też w przedsionku śmierci. To było coś takiego. Zakopmy to miejsce, zniszczmy to miejsce, nie ma tego miejsca. A to miejsce było. Jest takie niezwykłe właśnie to zdjęcie placu centralnego w kierunku łąk, gdzie widać po lewej stronie baraki. Spotkałam panią, która opowiadała mi, jak była dzieckiem, chodziła tam z ojcem i ojciec pokazywał jej tam na deskach w tych barakach imiona, daty. I to była ta część zamieszkała przez kobiety, przez Żydówki. Tu jest zdjęcie z archiwum świętej pamięci Kazimierza Kubraka. Stoją trzy uśmiechnięte kobiety. Na tle baraków. Tam są baraki. Dwa biogramy kobiet z obozu mówią o tym, że były krawcowymi z zawodu. Szyły elementy z materiału, które były wewnątrz samolotów. To był niemiecki sznyt, a człowiek był niewolnikiem, po prostu. Popatrz, to jest jedna z nich. O, jest. Meisels Rena. I właśnie mamy informację, że przed wojną mieszkała w Krakowie, była krawcową. Tak. Podczas wojny ukrywała swojego bratanka, Ferdynanda Aleksandrowicza, podając go za swojego syna. Została aresztowana wraz z siostrą Ernestyną i przebywała właśnie w Baulager 15 łamane przez 14 w Mogile. Tak. W obozie przejściowym, potem tak. W Porcie Lubicz, obozie Płaszów. 8.44 została deportowana do KL Auschwitz, a następnie 9.44 do KL Stutthof, gdzie zginęła. Tu, gdzie stoimy, to właśnie kino Światowid dawne, to był barak kobiecy kiedyś. I właśnie z tego, tu, z tych baraków, uciekły dwie Żydówki. Tuż przed cmentarzem był skład tytoniowy. Prowadzone przez braci Feretów. Przez ten skład
te Żydówki uciekły. Zaopiekowano się tam nimi i puszczono dalej w świat. I wiemy, że w latach 50. z Kanady przyszedł list od nich, że zostały uratowane, że żyją, że mają nowe życie. I wtedy drugi z braci Feretów został sprawiedliwym wśród narodów świata. Jak zaczęłyśmy razem z Małgosią drążyć tę historię, to powstała grupa na Facebooku, która ma wspomóc nas, żeby powstała tablica pamięci, bo ci mieszkańcy dawnej mogiły, oni nie chcą czegoś innego, oni chcą tablicy, to w miejscu, gdzie będzie widoczne, gdzie będzie ta tablica widoczna, gdzie będą ludzie przechodzili i mówili: tak, tu coś było. To jest potrzebne. To jest budowa tego, że tu było miejsce, gdzie nawet przy takim zupełnie tragicznym losie, jaki spotkał ich w czasie II wojny światowej, ich jeńców, Żydówki, ludzi tutaj, wszyscy potrafili się w tym jakoś znaleźć, nawet potrafili pomóc. Czyli to jest dobre miejsce, czyli to jest miejsce, które ma historię i należy tę historię po prostu pielęgnować. Czujemy się moralnie odpowiedzialni za to, żeby czuć jakąś empatię do tego, co się dzieje. To pamięć.